Dzień dobry, Bartosz Donikiewicz z tej strony z easyhome.pl. Dzisiaj już dobiega koniec remontu, który robimy w jednym mieszkaniu. Chciałbym Tobie teraz opowiedzieć o czymś, co zrobiłem w przedpokoju. O suficie, doświetleniu sufitu, doświetleniu przedpokoju. Ponieważ jesteśmy akurat nie w tym przedpokoju, tak mniej więcej on wygląda. I teraz tak, na początku samym było tutaj, jest tutaj jedno takie główne źródło światła, jestem w tej chwili tutaj to nade mną, jest to lampa, dwie żarówki i w zasadzie się kończyło. Tutaj jest dość ciemno, to tak, jak zapalę lampę, no, nie doświetla wszystkich rzeczy, to mi się nie za bardzo podobało. Jest troszkę ciemno, jak się wchodzi, dostaje się po oczach światłem. Jest możliwość uruchomienia światła w szafie. Jednak czy to się sprawdza za każdym razem, to włączać, wyłączać, to też nie za bardzo. Natomiast no, to światło głównie a propos szafy jest zrobione, czyli jeżeli coś chcę poszukać w szafie i znaleźć, to, no, to spoko jak najbardziej. Natomiast wpadłem tutaj na pomysł, może nie jakiś tam rewelacyjny, ale zrobiłem doświetlenie sufitu. Tak to wygląda. Zgaszę to główne światło, jest zupełnie inaczej. Zaraz opowiem, jak to się robi, bo to jest naprawdę super prosto. Myślałem, że to jest strasznie trudno, natomiast rzeczywiście położenie czegoś takiego jest łatwe. Sam to możesz zrobić, zaraz powiem jak konkretnie. Więc zrobiłem taki gzyms, jak widać. Oczywiście Ameryki nie odkryłem tym. Natomiast no, widziałem, jak ktoś to robi. Chciałem to zobaczyć, jak to będzie wyglądać u siebie, czy dam radę to sam zrobić. Powiem Tobie, że fajnie wyszło, naprawdę fajnie wyszło. Może kamera tak tego nie pokazuje, bo zupełnie inne są odbicia tutaj w obiektywie, natomiast jest w przedpokoju o wiele jaśniej i przedpokój nabrał takich fajnych barw. Teraz kwestia taka. Chodziło mi głównie o doświetlenie przedpokoju oraz za tym gzymsem znajduje się rura. Rura gazowa, której nie można zakrywać, więc fajnie ją obudowałem. No i nie widać rury, tam kawałeczek. Gdzieś tam widać łączenia rury ze ścianą. Natomiast ta rura została zakryta. Ona jest mniej więcej wyglądała coś takiego. No, niekoniecznie to fajnie wygląda. Natomiast w tej chwili z pozycji powiedzmy 1,90 m nie widać nic. Teraz widziałem na filmikach różnych, czy na filmikach, jak też moi znajomi robili sami sobie taki gzyms, ja będę to nazywał gzymsem, z tym, że oni wykonywali ten gzyms, czas trwania to około tydzień do półtora tygodnia, czyli robili cały taki stelaż na ścianie, bądź jeszcze też na suficie jakoś dobudowali i później ten stelaż obkładali płytami karton gips, które trzeba było no, oczywiście opomiarować, tak, kupić, wciągnąć i tak dalej, no to była trochę z tym roboty. Później trzeba było je wszystkie zaszpachlować, przecierać, znowu szpachlować, przecierać, malować i tak dalej. Dlatego chodziło to około im tygodnia no, na samo schnięcie tego szpachlu. Ja zrobiłem taki sufit w ciągu, w zasadzie możesz sam zrobić w ciągu dosłownie 3 godzin. 2-3 godzin, taki mały, tak? Zaraz już pokazuję jak. Ja skorzystałem z gotowych materiałów. Tu są te materiały. Są takie specjalne gzymsy. To jest coś podobnego jak styropian. To nie jest styropian, natomiast jest bardzo lekki jak styropian. Coś tam, poli, coś tam. W każdym razie jakieś takie chemiczne coś, łączenie. Kupuje się gotowe wzory tego. Akurat nie wybrałem najprostszy, najmniejszy. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby to przykleić do ściany. I to wszystko. Albo aż tyle. Kwestia takich kawałków. Kupuje się to w kawałkach bodajże dwumetrowych, czyli są takie kawałki 2 metry, no, natomiast trzeba sobie samemu to przyciąć.
jest możliwość, gdzie przecinamy. No oczywiście na zakończeniach. Natomiast jeżeli chcesz, żeby to ładnie wyglądało, to jest możliwość kupienia samego takiego narożnika i później tylko dołączenia list prostych. Natomiast no, ja chciałem też sam sobie spróbować, jak to będzie z tymi narożnikami, ponieważ wierz mi, nigdy ta ściana, szczególnie przy kącie, no, nie ma prostego kąta, to się wszystko jakoś rozjeżdża, więc tak czy inaczej, prawdopodobnie mając taki narożnik, będziesz musiał jakieś łatać dziury pomiędzy w narożniku, czy gdzieś tam pomiędzy tym przyklejeniem ze ścianą, a samym tym styropianem. Teraz tak, a propos modelowania tego styropianu jest super proste, ponieważ on w miarę taki mocny, tak? Czyli nie pęka, teraz nadusza, nie ma żadnych śladów. No. O, teraz jakiś tam ślad powstał. Natomiast jak go przycinać? Bardzo prosto, pod kątem 90 stopni. Z tym, że on nam tutaj nie wchodzi. Ale to też jest taki trik, jak to przyciąć w takim małym korytku. Kładzie się go obok korytka, trzyma się z jednej, z drugiej strony, no i piłką przekrajamy w dowolnym kącie, tak, jeżeli ktoś ma jakieś kąty 90 stopni, tak, na przykład jak 45 stopni, to spokojnie może tutaj sobie poradzić z czymś takim. Takie jest wycięcie tego. Później to spokojnie można obrobić, czy papierem ściernym, czy też jakimś pilnikiem. I teraz klejenie czegoś takiego. Mam tutaj specjalną wastę, która przylega do ściany. Jest specjalny do tego klej. Klej, który nie robi wrzerów w tym styropianie, tak? Czyli nie wypala tego styropianu. Nanosimy zygzakiem klej oraz przymocowujemy do sufitu. I teraz mała taka uwaga a propos tego przymocowywania. Najlepiej, żeby na suficie wpierw wyznaczyć linię, tak? gdzie to ma być, i wypoziomować tą linię. Oczywiście poziomicą tak robimy, żeby ona była prosta. Ponieważ jeżeli to jest taki dwumetrowy kawałek, to niestety ten styropian na odcinku 2 metrów nie zachowuje się tak jak deska twarda, tylko on jest giętki. I mi tutaj na przykład skończył się jeden odcinek w tym miejscu, od tutaj, i miałem niestety, ale coś takiego. Czyli stworzyła mi się taka łódka. Tak więc należy zwracać uwagę, żeby wszystko przylegało do linii. Czyli najpierw sobie rysujemy linię. Przyklejamy ten styropian i jest wszystko w porządku. Gdyby nie było w porządku, to mamy jakieś około 10 minut na regulację, więc to jest spokojny czas na regulację. Styropian, ten klej fajnie zasycha, fajnie się układa ze ścianą, nie zjeżdża to wszystko, bo w zasadzie to jest bardzo lekkie. Natomiast bardzo jest dość mocny, właśnie w zasadzie bardzo mocny. To mówią nawet, że obciążenie tego jest jakieś chyba tam do 2-3 kg. Po co mam to obciążenie? No, różne rzeczy można schować. Ja na przykład tam schowałem wszelkiego rodzaju kabelki, tak? Oraz zasilacz. Jest tam, znaczy mogłem tam położyć zasilacz i spokojnie to jest zakryte i nie widać tego. Co jest ważne, ten styropian ma specjalną już rynienkę na taśmy LEDowe, czyli do tego się przykleja taśmę LEDową. No, jak tak to wygląda. I ona nam nie chodzi po tej całej powierzchni. Natomiast jest jeden minus. Zauważyłem tego. Zaraz pokażę jaki, jak odpalę światło. Zobacz. Ten styropian niestety, jeżeli się zapali taśmę LEDową, on prześwituje. Przynajmniej akurat nie ten, co ja kupiłem. Tak więc chciałem to zamalować. Mówię, zamaluję to i będzie w porządku. Niestety przy nawet dwukrotnym malowaniu pędzlem, gdzie nanosiłem naprawdę grubą warstwę farby białej, nic to niestety nie dało. I musiałem jednak to przeszpachlować. Z tym, że szpachluje się, przynajmniej ja przeszpachlowałem tylko i wyłącznie tą stronę spodnią, tak? Czyli bez tego wierzchu. Tylko i wyłącznie to, co widać, natomiast tego nie ruszałem.
przeszpachlowałem, starłem to, przemalowałem i naprawdę fajnie to wygląda. Dlatego polecam, czy to jest teraz, czy to jest bajer, czy nie bajer. No pewnie jakiś tam bajer jest. Na pewno możesz w tym, jeżeli się wchodzi do fajnego oświetlonego pomieszczenia, jest zupełnie inny efekt, który no, człowiek jak gdyby doznaje. Tak? Jest wszystko oświetlone, natomiast nic nie razi po oczach. Tutaj jest rzeczywiście, światło odbija się od sufitu, to tak samo jak w aparacie z lampą, jak robi profesjonalista zdjęcie, to nie kieruje lampy bezpośrednio na twarz innego swojego obiektu, tak, do zdjęcia, tylko lampę kieruje w górę i ma tam taką karteczkę, od której się światło odbija, bo to światło odbite jest o wiele lepsze no, dla efektu zdjęcia i tutaj również jest taki efekt odbicia tego światła, tak więc coś takiego można sobie wykonać. Na pewno przy sprzedaży mieszkania, jeżeli robisz to na flipa, tak jak akurat nie tutaj to jest, no będzie to dodatkowym plusem, to dużym plusem. No, zbudowanie coś takiego, przede wszystkim zasłonięcie tych rur, jeżeli cokolwiek masz do zasłonięcia, fantastycznie się to nadaje. Mówię, to są różne, można też różne na rynku kupić długości, odległości, grubości tego oraz nawet kształt, tak? Tak więc sobie, oczywiście nie przesadzaj, nie rób tam z mieszkania pałacu, bo nie o to chodzi. Jakieś najprostsze rzeczy, jak widać, fajnie się sprawdzają. Co chciałbym jeszcze powiedzieć? To jest to, że jeżeli chodzi o na przykład o najem, tak? Jeżeli masz mieszkanie na wynajem, to myślę, że takie, tego typu bajery jakieś, no niespecjalnie drogie, bo chodzi o to, żeby mieć jak najwyższy zwrot z inwestycji, są, no, mogą na tyle uatrakcyjnić twoje akurat mieszkanie, że rzeczywiście więcej osób będzie chciało je zobaczyć, więcej osób będzie chciało z tobą podpisać umowę. Tak więc też jest plus czegoś takiego, montowania, tak? To ja mówię, sam sobie możesz to zrobić bez pomocy fachowców. No dwie, trzy godziny z tym szpachlowaniem to jeden dzień, tak? Bo to szpachle musi przesnąć. Naprawdę jest to bardzo, bardzo łatwe. Ja jeszcze zrobiłem tutaj a propos to oświetlenia samego, to myślę, że są lepsze filmiki na YouTubie, gdzie możesz zobaczyć, jakie to oświetlenie się daje, jaka odległość, jakie transformatory i tak dalej. Natomiast ja zrobiłem tutaj w tym akurat nie mieszkanie. Coś takiego na pilota, to jest, mam, tak, mogę sobie pilotem wyłączyć, mogę sobie włączyć, mogę sobie ściemnić, tak, 10%, 20%, 30% i tak do 100%. Natomiast czemu się zdecydowałem na pilota, ponieważ tu jest jeden problem. Moim zdaniem lepiej jest na włącznik zrobić. Jest no, lepszy, wygodniejszy, powiem tak. Pomimo wszystko, że to jest pilot, to jednak włącznik jest wygodniejszy. Tak? Tam w pilocie może się wyczerpać bateria i tak dalej. Ten pilot gdzieś może zaginąć, więc trzeba o niego pilnować i go, nie wiem, trzymać na widocznym miejscu. Natomiast jeżeli zrobimy to włącznik, no to będzie o wiele lepiej, tak? Ten mogłem podzielić na dwie części, czyli tutaj zrobić do tego światła standardowego, a drugą część, bądź drugi zupełnie włącznik do tych LEDów. Natomiast bałem się tutaj kuć ściany, już mi się, nie jestem elektrykiem, bo byłoby, tutaj jest bardzo dużo kabli. Tak, akurat nie, gdzie są drzwi, jest bardzo dużo kabli wszędzie rozchodzących się na całe mieszkanie. Po prostu bałem się jakiejś interwencji bądź awarii w zasadzie po mojej interwencji. Natomiast czemu z tej strony? No bo oczywiście no, jak się wchodzi, to najlepiej tutaj przy wejściu zrobić jeden włączenie, gdzieś tam sobie wyłączenie.